Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w pierwszym odcinku w sezonie drugim rozdziału 5 Fortnite. Oficjalnie przedpremierowo został zlikowany nowy karnet bojowy. Karnet bojowy zlikowany przez Hypexa, link do jego kanału oczywiście macie w opisie. I dzisiaj moi drodzy widzowie, obejrzymy sobie jak wyglądają wszystkie nowe skiny przedpremierowo, tak jak już powiedziałem. Generalnie nowy sezon jest oparty o mitologię grecką, ale kozacki motor. I jak widzicie, na pierwszych poziomach karnetu mamy pierwszą postać z mitologii. Tutaj otwarta puszka Pandory, Shadebox. I pierwszą postacią, którą odblokujemy, jest Cerberus. Tak jest, jest to taki człowiek-pies z mitologii greckiej, wygląda przekozacko. Mi się mega podoba, 10 na 10. I ten skin też ma wersję swoją w LEGO Fortnite. No, jaki kozacki! Zarąbisty. Moi drodzy państwo, jak co sezon, dla wszystkich osób, które mają aktywny kod Farel w sklepie, wspieracie mnie z tym kodzikiem Farel, zanim kupujecie karnety, organizuję konkursik. Dzisiaj, moi drodzy państwo, rozdam wam 3 karnety bojowe, a dokładnie kody PSC, za które sobie kupicie co chcecie. Ja tylko po prostu tak to ubieram słowa, że to jest karnet bojowy, ale dostaniecie kasiorę, za którą będziecie mogli sobie kupić co tylko chcecie. Czy to w tej grze, czy w następnej. Więc chcesz wziąć udział w konkursie, strzel łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem tam na dole. W komentarzu napisz: biorę udział w konkursie. No i co najważniejsze, musisz mieć aktywny kod Farel w sklepie, bo robię to tylko i wyłącznie dla moich wspierających. Dzięki każdemu za wsparcie. A teraz zaczynamy. Kolejny odcinek z gry Fortnite też pojawi się już dzisiaj, a może jutro. Zobaczymy, jak pójdzie mi z montażem. Ostatnio bardzo dużo się u mnie dzieje. A dlaczego się u mnie dużo dzieje? No to dowiecie się już za, myślę, jakieś 2 miesiące. Zanim się skończy ten sezon, wy powinniście wiedzieć, jak wielkie zmiany u mnie nadchodzą. Mega się jaram, całymi dniami nad czymś pracuję, ale już niedługo zobaczycie. Ale rozumiem, jest karnet bojowy nowy, jest nowy sezon, trzeba nadrabiać materiał. Mamy tutaj kolejną postać. Tą postacią jest, jak ona się nazywa, ta pani? Czy to jest Afrodyta? Ale fajna deska do latania, mocno. Nie! Ale cute! Różowa chmurka z huśtawką, piękna. Tak, Afrodyta, to jest Afrodyta, moi drodzy państwo. I Afrodyta też ma swojego skinka, oczywiście w LEGO Fortnite. Ale nie pokazał skinka LEGO Fortnite, szkoda. O, nie wierzę, nie wierzę! Ale sztos mu za lobby! I paluch rybny? Nie, to nie jest paluch rybny, to jest pan Żelek. Pan Żelek został Posejdonem? A czemu nie paluch rybny? Halo? O co chodzi? Ślurpowy Posejdon to jest. No dobra. Fajny. Mega mocny skinek. Nie uwierzycie, jak zobaczycie postać z LEGO Fortnite, to się posikacie. Uwaga, ona jest za mną aktualnie. Nie pokazał! Mam nadzieję, że jeszcze pokaże. A jak nie, no to będziecie musieli zobaczyć. O! Na muszli gra. Patrzcie, mały krabik ślurpowy wyszedł. Fajne. No mam nadzieję, że za chwileczkę tego skinka pokażę. Legowego. Okej, jeszcze jest taka wersja ślurpowa, fioletowa. Nie pokazał. Nie pokazał, więc nie zobaczymy. Tylko widziałem taką ikonkę, a też na niej tylko widziałem główkę. A dobra, będziemy musieli to zobaczyć sobie w gierce. Więc pamiętajcie, jak odpalicie, sprawdźcie sobie te skiny Fortnite'owe, legowe, bo są mega śmieszne. Okej, kolejną postacią jest pani Medusa. Okej. Fajne włoski. Tak na bok ulizana. Okej, czerwone oczy, jej nie wolno spojrzeć w oczy. Jestem mega ciekawy, czy jak Fortnite... O, teraz pokazał skina Lego, zaraz nie wytrzymam. Jestem mega ciekawy, czy jak w Fortnite'cie teraz... O kurde! Ale trzad! Serpent Summoning. I co to robi? To jest nasza lotnia. Tak na takiej lotni będziemy zlatywać. Z takim serpentem. Fajne. No jestem mega ciekawy, czy jak spojrzymy Meduzie w oczy,
czy Meduza nas zamieni w kamień. Coś mi się wydaje, że tak może być. Epic Games jest do tego zdolne. I tak ona wygląda w kolejnej edycji. Fajna. Fajna, fajna. Muszę sobie zapisać. Meduza oczy. Żebyśmy mogli sobie to sprawdzić w następnym odcinku. Żebym nie zapomniał. Mamy tutaj też kolejnego skinka. A kolejną postacią w karnecie bojowym jest oczywiście kto? Zeus, który gra na Thunder Lightning Guitar? Nie. Do jego jeszcze Thunder Lightning to jest chyba lotnia, ale fajna. No i mam oczywiście pana Zeusa. Króla Olimpu. Fajne. Mega mocne, nie, generalnie mega mocny sezon się szykuje. Są też nowe biomy, które tam widziałem w leakach. Jest oczywiście Góra Olimp. Jest też rzeka Hades. Za chwileczkę pewnie do Hadesa przejdziemy. Tempest Flight. Fajne. I też będzie nowy Drumgun, czyli Tommy Gun nowy będzie. Okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Conquero Zeus. Okej. Okay. Lecimy dalej. Red A, Artemis, Hunter, Lyre. A, to jest Lyra, Lyra, okej, okay, Lyra. Mocne są te tańce w tym sezonie, fajne. Okej, okay, i tutaj mamy Artemis, alright. Taka trochę galaksy. Bym powiedział. No i lecimy dalej. Jakaś zbanowana ikonka. Co tu jeszcze jest? Kolejna postać. Średnia lotnia. Jakaś łuczniczka to będzie. A nie, to jest Artemis, tylko że po prostu w innym stylu. Dobra, pomyliło mi się. I mamy pana Hadesa. Króla piekieł, króla umarłych. Generalnie też na mapie, z tego co widziałem, jest rzeka Styx. Styx była to rzeka, przez którą trzeba było się przeprawić. Oczywiście jeszcze dzianinę oddać tam chłopowi, który kajakiem pływał. Do krainy umarłych wtedy się mogliśmy dostać. No dobra. Okej, okay, jakiś wąż. Dalej mamy muzykę Hadesa. Ej, przełączę, mogę się posłuchać. O kurde, najlepsza lotnia. Hadin Chariot. Nie wiem, jak to będzie po polsku się nazywało. Najlepszy skin. Hades jest mocny. I oczywiście pani Korra z Awatara. Nie oglądałem tego najnowszego jeszcze Awatara. Miałem iść do kina, finalnie mi się nie udało. Więc będę musiał nadrobić u siebie w domku. I mamy oczywiście jeszcze skinka Kitka z kosmosu. Zaraz nie wytrzymam. Okej, taka lotnia. Fałdolce. Tarczunia. Lyra. Kolejna. O. No, szkoda, że nie dał posłuchać troszeczkę. Dobra. Na pewno to nadrobimy w następnych odcinkach, więc subskrybujcie kanał, stawcie łapeczkę w górę. Żeby nie przegapić kolejnych filmów, lecimy dalej. Mamy tutaj kolejne malowanie. Kolejne smugi. Okej, tak wygląda pan Zeus w nowej odsłonie. Tutaj Artemis, ta fajna, taka różowawa. Całkiem nieźle. Oczywiście ekran wczytywania, czy tam ładowania. Do Hadesa też jest fioletowa wersja. No i ten jego koń jest mocny. Na takim dyliżansie pod, tego zasuwa. Fajnie, fajnie. Mamy też Cerberusa, wersja ognista. Na ręku ma swoją tą kolczatkę założoną, którą powinien mieć na szyi. Tak wyglądał karnet bojowy. Bierzcie udział w konkursie jak najszybciej, ponieważ już niedługo kolejny odcinek, a wtedy ogłoszę wyniki konkursu. Trzymajcie się, cześć!